Także teraz proszę bardzo, kto z Państwa nie chciał mi wydarzyć? Można, Panie Profesorze, no niejako kontynuując to, co Pan Profesor chciał powiedzieć, ja jestem pacjentką Pana Doktora. Pan Doktor sobie pewnie nie przypomina, bo to jest zupełnie przypadkowe spotkanie. Grażyna Mickiewicz, w 2003 roku zderzyłam się z chorobą nowotworową, rak jasnokomórkowy nerki. Po kolejnych przerzutach dotarłam wreszcie, to znaczy choroba dotarła do szóstki. Pan doktor no, zdecydował się, podjął to ryzyko, razem podjęliśmy to ryzyko. To było dokładnie 18 kwietnia 2012 roku. Okoniczną szóstki, no potem jeszcze przy okazji śledziona i pęcherzyk, no ale to już były takie dodatkowe zabiegi. Ja bardzo dziękuję i za tę dzisiejszą konferencję, za to spotkanie, a przede wszystkim spotykam się z taką opinią, to jest, ja jakby odważyłabym się uczestniczyć w jakiejś kampanii na rzecz no właśnie propagowania czy wspierania osób chorych na raka wszystkich, chociaż być może powinna, ale reakcja osób, które ze mną rozmawiają, ta ich podejrzliwość, to niemożliwe, że ty jeszcze żyjesz i właściwie dlaczego ty jeszcze żyjesz, wprawia mnie właśnie w stan depresyjny, bo ja się niejako tłumaczę, no ja was bardzo przepraszam, no, widocznie mam jakąś misję jeszcze do spełnienia, nie wiem jaką, jest w tym jakiś palec Boży, ktoś wykonuje te zalecenia z góry. I jeszcze, i właśnie za to chciałam wszystkim Państwu, wszystkim lekarzom, polskiej medycynie podziękować za te starania, a za tę dzisiejszą konferencję, dlatego że chociaż mowa była o bardzo trudnych tematach, to ja widzę tutaj iskierkę nadziei jakąś dla siebie, to jest bardzo ważne. Także serdecznie. Bardzo Pani dziękujemy, szczególnie za tą wypowiedź. Proszę Państwa, w ogóle otaczają nas odrodzińcy, już udzielam dalej głosu. Proszę Państwa, nie byłoby obecnie realizowanego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, jeszcze rok mamy tej 10-letniej realizacji, gdyby nie Pan Profesor Marek Belka, który jest odrodzieńcem i też o tym mówi. Po prostu ludzie, którzy sami coś przeszli, którzy sami coś przeżyli, zupełnie inaczej patrzą na tę sprawę. I nam się udało o tyle, że właśnie pan profesor, który jest odrodzieńcem, lepiej rozumiał, o co my walczymy. Zajmując kolejne wysokie hierarchii decydenckiej stanowiska, zajęło nam to 5 lat, aż dopóki nie uzyskał stanowiska premiera. A wtedy, kiedy był radcą prezydenta Kwaśniewskiego do spraw ekonomicznych, kiedy był kolejną ministrem finansów, okazywało się, że jeszcze jest bardzo wiele barier do pokonania, które wydawało się na początku w ogóle niemożliwe. I proszę Państwa, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ten program się kończy w przyszłym roku. On główny cel, jaki sobie postawił, to dostępność do nowoczesnej diagnostyki i leczenia dla każdego Polaka. Program, który uzyskał super opinie kolegów, ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, National Cancer Institute. Proszę sobie wyobrazić, że ten program wypracowany przez 70 ekspertów, specjalistów, przez wiele, wiele miesięcy, z dużym przyspieszeniem, wiedząc o tym, że musi być kontinuum, jeżeli znowu się mamy nie cofnąć i znowu będziemy wytykani palcem, jak to w Polsce jest źle, ten program nie może być niekontynuowany. Cały problem polega na tym, że on ugrzązł w biurku Ministerstwa Zdrowia. Od czerwca nic się nie dzieje w tym zakresie, a proszę Państwa, po to, żeby przeprowadzić proces legislacyjny, po to, żeby zapewnić środki finansowe zagwarantowane ustawą sejmową na następne 10 lat, potrzeba znowu wielu miesięcy pracy znakomitych specjalistów od prawa legislacyjnego. I proszę Państwa, no, tutaj znowu grozi nam cofnięcie się, dlatego ja myślę, że to jest bardzo ważne, że im więcej tych ludzi, którzy rozumieją problem, będzie o tym mówić, tym większe szanse na to, że nie będzie takiej znowu przerwy i dbania o to, żeby rzeczywiście był dostęp do tego, co dzisiaj jest najlepsze. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj tutaj widzę na tej sali pana redaktora Wojta Sińskiego. Ja nawet bym bardzo pana prosił, żeby pan powiedział od siebie te dwa słowa, bo nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, ale niedawno pan redaktor podpisywał swoją książkę, bardzo interesującą i ciekawą, gdzie niezależnie od wykształcenia, niezależnie od wiedzy naszej, każdy tam może znaleźć bardzo ciekawe elementy onkologii, pokazujące
różnych ludzi, którzy chorowali, różne ścieżki zdrowia, również pokazujący na to, jak wiele się w nauce dzieje. Pan redaktor przeanalizował bardzo wiele ważnych punktów piśmiennictwa, które w sposób przystępny udostępnił przeciętnemu odbiorcy. I ja myślę, że to, co pan zrobił, jest bardzo ważne pod kątem dzisiejszej też konferencji, ponieważ pan w tym, co pan napisał, pisze pan bardzo prawdziwie, bardzo realnie, ale nie odbiera pan nadziei. I to jest najważniejsze, żeby właśnie pokazywać, że to, co jest dzisiaj, nie znaczy, że tak będzie jutro. Także, jeżeli mogę pana prosić o dwa słowa, również na temat swojej książki, bardzo proszę. No, bardzo dziękuję, jestem zaskoczony, bo nie uzgodnialiśmy tego wcześniej, ale bardzo się cieszę, że zawsze w każdej chwili jestem oczywiście gotowy, żeby mówić na temat nowotworów i swojej książce pod tytułem Życie z rakiem, no, która właśnie oddaje sedno tej konferencji, która się dzisiaj odbyła, ponieważ pokazuje, że coraz więcej różnych nowotworów dla coraz większej grupy pacjentów staje się chorobą przewlekłą. Tak jak tu słusznie pani doktor Kosowicz powiedziała, nie dla wszystkich, ale ta grupa pacjentów rzeczywiście jest coraz większa wraz z postępem medycyny, z większą dostępnością. Oczywiście są problemy z leczeniem w Polsce, ale to na szczęście też się zmienia. I wszyscy, tak jak tutaj dzisiaj jesteśmy, walczymy o to, żeby ta dostępność była coraz większa, żeby zgodnie z zaleceniami wytycznymi międzynarodowymi były finansowane leki i leczenia, które rzeczywiście dają szansę pacjentom. Ja w tej książce bardzo dużo na ten temat piszę, pokazując historię pacjentów. Książka jest, no, ma bardzo dosyć trudne niektóre opisy, jak choćby to, w jaki sposób rozwija się nowotwór, ale ma bardzo dużo przykładów pacjentów, jest dużo rozmów z lekarzami w Polsce i za granicą, z którymi miałem okazję obcować, że tak powiem, wysłuchiwać ich referatów, a także z nimi rozmawiać. Bez tego ta książka nie mogłaby powstać. Więc można w niej znaleźć na pewno dużo nadziei, ale również bardzo dużo wiedzy i o to chodziło. Bardzo dziękuję, to miało być kilka słów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy panu redaktorowi. Teraz jeszcze ktoś chciał zabrać głos, tak? Może poproszę panią prezes. Tak, ja chciałam powiedzieć w nawiązaniu do całej konferencji. Proszę państwa, ja chciałam się odnieść do tego jako pacjent. Ona była niezwykle potrzebna, przyniosła wiele nowych wiadomości na temat raka trzustki, ale myślę, że właśnie dała też bardzo dużo nadziei. Proszę państwa, i w nawiązaniu do pięknego wykładu pani doktor Marioli Kosowicz, chciałabym powiedzieć, że nie do końca zgadzam się z tym, że pacjentowi musimy powiedzieć, czy jakby próbować pokazać mu, że ta jakość życia na dziś jest najważniejsza. Ja myślę, pani doktor, że niezwykle ważną rzeczą jest tak, ta jakość życia na dziś, ale nadzieja na jutro. Bez względu na to, czy to będzie nadzieja na krótsze życie, na nie wiem, na kilka miesięcy, na rok, prawda? Niech to będzie na miesiąc. Oczywiście ta jakość jest niezwykle ważna, ale nadzieja jest czymś, co powoduje, że człowiek wbrew medycynie żyje czasami dłużej. Nie bez medycyny, ale wbrew medycynie. Jednocześnie chciałabym rzeczywiście podziękować panu doktorowi ogromnie jako pacjent, że pan potrafił tak bardzo ładnie powiedzieć o swojej osobistym przeżyciu, o swojej chorobie. To jest niezwykle rzadkie wśród myślę, że wśród lekarzy, tak sobie pozwolę powiedzieć, dlatego że to też, co podkreśliła pani doktor, odziera człowieka z czegoś, komuś, ludziom się wydaje, że z czegoś lepszego. Oni są tym lepszym, bo nie chorują, bo nie mają nowotworu. I to nas odziera, to nas jakby odczłowiecza. Nieprawda. W tym, co pan powiedział, w tym, co z całym szacunkiem ja, a Jacek we wspólnej drodze, czy my jako KAIHA, czy on jako PBS, to co robimy, wracamy ludziom człowieczeństwo, przywracamy im wiarę w to, że w chorobie można mieć człowieczeństwo. I to myślę, że jest niezwykle ważne. Ja
jestem naprawdę, jako pacjentka jestem wzruszona i jestem Panu niezwykle wdzięczna za to, że Pan to powiedział, naprawdę, bo to daje nadzieję wszystkim pacjentom. Lekarz też jest człowiekiem, też może zachorować, może wyjść z choroby, często wychodzi i tak jak Pan dał przykład kolegi lekarza, który pojechał w świat, zapłacił 50 tysięcy dolarów po to, żeby go czy euro po to, żeby go otworzyli, żeby wrócił i umarł. Nasza medycyna jest na bardzo wysokim poziomie. Proszę Państwa, my musimy zmienić system finansowania tejże to medycyny, różnych dziedzin medycyny, szczególnie nowotworów, o czym mówił prezes Polskiej Unii Onkologii i to, o czym powiedział Pan redaktor, z ust mi wyjął, nie będę tego powtarzała. W systemie, proszę Państwa, zmianie systemu, w dostępności do najnowszych technologii, co się wiąże z finansowaniem, my mamy wspaniałych naukowców, prawda? Proszę Państwa, nie sposób nie odnieść się też do wykładu Pana doktora, naprawdę. Jak to Pan powiedział, skromnego internisty. Panie doktorze, ja pierwszy raz spotykam się z tym, że lekarz mówi, że wpływ, że żywienie ma wpływ, że jest ważne w chorobie nowotworowej. Bardzo. Proszę Pani, ja powiem tak. Nasi pacjenci należący do organizacji bardzo często wtedy, kiedy mamy wykład o żywieniu w chorobie nowotworowej, mówią tak, ja pytałem Pana doktora, czy mam coś zmienić. Czy mogę tak, że tak, może Pan tak jeść, jak Pan jadł, może Pan tak się żywić, jak Pan się żywił. Ja rozumiem to, że lekarz nie ma czasu na to, prawda, żeby pacjentowi wyjaśnić. Poza tym, to wszystko te uwarunkowania rozumiem. Wystarczy pacjentowi powiedzieć, proszę Pana, proszę sięgnąć do jakiejś, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że do Google, prawda, ale jakby takie jasne postawienie sprawy, może dlatego, że Pan doktor tutaj zajął się jakby tematycznie tym, prawda? Lekarz tak naprawdę, ja też widzę, mam kontakt z lekarzami i doceniam ich pracę i widzę, co oni mają na głowie. Proszę Państwa, to jest do zwariowania, prawda? Oni są przede wszystkim odpisani, prawda? Nie leczą pacjenta, tylko wypełniają papiery, wypełniają świstki i tutaj bezwzględnie, niewątpliwie Pani spotkała się też z lekarzami, którzy pewnie zwracają na to uwagę. I jako dziennikarz, jako pacjenta. Rozumiem, tak. Natomiast ja mówię też, że tak powiem, z informacji pacjentów, prawda? Ja nie mówię, że to jest normą, aczkolwiek tak się dzieje. Także chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za tą konferencję i powiedzieć, że 13 listopada, proszę Państwa, w Światowym Dniu Raka Trzustki będzie czynna infolinia, cały dzień będzie czynna infolinia i tutaj są numery, prawda? Dziękuję Państwu pięknie. Strona internetowa jeszcze będzie czynna od 13 listopada, www.twojatrzustka.pl. Tak. Dziękuję. Musisz pozwolić, odniosę się do tego, co powiedziała. Ostatnie słowo. Nie byłabym sobą, gdyby nie odniosła. Ja nie mówiłam tego. Ja myślę tak, proszę Państwa. Czasami myślę, że jesteśmy po różnych stronach, ale dla mnie dbanie o jakość na dzisiaj to jest nadzieja na jutro. Ja mam za dużo pacjentów, o których mówił kolega, którzy jadą w świat i zostawiają jakość życia po tych operacjach, po których wracają i nie ma już żadnej jakości życia. Więc nigdy nie jestem zwolenniczką dawania nadziei, która jest nierealna, bo ja nie wiem, co będzie z człowiekiem. Wiem jedno, jeśli dzisiaj jest lepsze, to jest więcej siły, żeby zadbać o jutro. Natomiast jak dzisiaj jest byle jakie, to nawet jeśli ludzie nie chorują, proszę Państwa, nie mają żadnych problemów, wydawałoby się takich jak osoba chora, to w momencie, kiedy mają byle jaką jakość życia na co dzień, im się nie chce żyć. Czyli dbanie o dzisiaj jest tak naprawdę lepszym jutro. A ile będzie tego jutra, ja nie wiem. Dobrze, proszę Państwa, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i cierpliwość. Ja się na koniec też podziękuję Panom. Pan doktor Hilbie, który tutaj razem z Panem Darkiem Puławskim organizują bardzo ważne właśnie spotkania z Państwem po to właśnie, żebyśmy wspólnie wspierali dążenie do przedstawienia obiektywnych, bardzo ważnych treści dla odbioru przez zwykłego przeciętnego człowieka i bardzo, bardzo dziękujemy za to, że macie tą energię, żeby nas pobudzać do takich wspólnych spotkań.